Witajcie w 13. odsłonie dziennikarskiej Ślifów. W samym sercu Gdyni spotkaliśmy się z jej największą sportową klubą. Janusz Kupcewicz, mimo że piłkarską karierę zakończył jeszcze w latach 80., cały czas na trybunach gdyńskiej Arki wspominany jest jako najlepszy piłkarz w jej ponad 90-letniej historii. Jak wspomina zdobycie srebrnego medalu podczas mundialu w Hiszpanii? Czy bardziej ceni sobie Mistrzostwo Polski z Lechem Poznań, czy Puchar Polski z Arką Gdynią? Co czyni piłkarza wyjątkowym i skąd wziął pomysł, by po zakończeniu kariery znaleźć dla siebie miejsce w kantorku golfistów szkoły podstawowej? Jesteście ciekawi? Zapraszamy w niezwykłą podróż w świat Janusza Kupcewicza. W 1983 roku wyjechał pan kontynuować karierę do Francji, a później do Grecji i Turcji. W porównaniu z Polską, sportowo i organizacyjnie to był całkiem inny świat. No to są inne lata, także tutaj to tego nie pamiętacie, w sumie także tylko starsze pokolenie to może pamięta, gdzie w Polsce praktycznie wszystkiego brakowało. My jako piłkarze może nie mogliśmy aż tak bardzo narzekać, bo mieliśmy bardzo wiele rzeczy. Niemniej no na pewno sam taki wyjazd no to jest coś wspaniałego. Oprócz tego Ja wszędzie, gdzie wyjeżdżałem, a ja jestem chyba jednym z nielicznych, który brał całą rodziną za granicę, czyli i dzieci, i swoją byłą żonę. Także tutaj po prostu zawsze byliśmy wszędzie razem, a wiadomo dlaczego, no bo każdy sobie przeliczał to na złoto, na dolary, na marki, na ten, bo wtedy nie było euro, tylko marki, były dolary, były tak. Euro, tam dolary są do dzisiaj. Także to troszeczkę każdy sobie przeliczał, że jednak ma troszkę do stracenia, więcej do zyskania, w sensie takim, że więcej zarobi i więcej zaoszczędzi. Ja podchodziłem troszeczkę pod innym względem. Także no, z jednej strony nie żałuję tego, no mimo że małżeństwo mi się rozpadło, ale nadal bardzo dobry kontakt mam przede wszystkim z żoną. Gdzie i z kim grało się pan najlepiej? No myślę, że na pewno mogę śmiało powiedzieć, że ze swoim bratem, który mieszka w Chicago, ze Zbigniewem Kurcewiczem, z którym praktycznie razem wychowywaliśmy, który grał również w reprezentacji polskich juniorów, jak również w młodzieżowej reprezentacji. Później graliśmy w Arce razem wspólnie. No a jeżeli chodzi o Lecha Poznań, to oczywiście, co byśmy nie mówili, to chyba najlepszy piłkarz w sumie Lecha Poznań, Mirosław Okoński. Jak również muszę powiedzieć, gra też ze świetnym piłkarzem, co może niektórych zdziwi, dla mnie najlepszy piłkarz, bo ja pewnych okresów, pewnych danych nie pamiętam dokładnie, bo nie pamiętam jak grał kiedyś Roman Koryn, ale grałem razem w jednym zespole, ściągnął nas Marian Geszkę i grałem razem ze Zdzisławem Puszkarzem, wspaniały zawodnik, coś nieprawdopodobnego, niesamowita lewa noga, bardzo dobry przegląd, bardzo dobre uderzenie, bardzo dużo widział na boisku, a z przyjemnością się grało z tym człowiekiem. Po powrocie do Polski zagrał pan 2 sezony w Lechii Gdańsk. Jak zareagowali na ten transfer w tym miejscu kibica? No miałem pewne kłopoty, nie ukrywam, bo ja... Wiemy, są dosyć duże animozje między klubami, tak, i Lechi, i Arki. Niemniej trwało to prawie, nie chcę to teraz po prostu skłamać, ale ponad dobry rok czasu, 2 lata rok czasu, trudno mi powiedzieć dokładnie, gdzie kibice i to nawet dobrze moi koledzy, znajomi, no jednak tak trochę krzywo na mnie patrzyli, jak żeśmy się spotykali na ulicy, no wtedy wiadomo, byłem raz, że ja młodszy, oni młodsi i jeszcze grałem, no także bardziej byłem w sumie zapamiętany, jak obecnie,
ale po roku w jaki sposób im przetłumaczyłem, a czy będąc Lechia, która grała wtedy w pierwszej lidze, a wtedy nie było ekstraklasy, to była pierwsza liga, druga liga, trzecia liga, tak, a ekstraklasy nie było, dopiero później została ekstraklasa wprowadzona. No, czyli to był najwyższy poziom, można powiedzieć, tak, piłkarski. No to uważałem, że tam idąc, no jeszcze mam jakieś szanse później w razie czego wyjazdu również zagranicznego. No i to się sprawdziło i w końcu kibicom tłumaczyłem, czy żebyście mi dali jeszcze na koniec kariery zarobić kilkadziesiąt tysięcy dolarów, nie. Czy na mundialu w Hiszpanii osiągnął pan życiową formę? Gol w meczu o trzecie miejsce to szczyt pana kariery? To na pewno to była największa impreza, na której uczestniczyłem. To nie podlega dyskusja, czy najwięcej osiągnąłem, to na pewno to zostaje w pamięci. Oprócz tego ta bramka była szczególna, była poświęcona mojemu świętemu tata zmarły, któremu po prostu poświęciłem tą bramkę. Zresztą to był komentator, wspaniały człowiek, Jan Ciszewski, bardzo często o tym wspominał. Także dla mnie to była taka bramka sentymentalna przede wszystkim. Także tu pod tym względem patrząc na pewno tak. Ale myślę, że karierę rozegrałem naprawdę tak dużo dobrych meczów, że naprawdę trudno mi powiedzieć, który mecz był najlepszy. Ten był na pewno najważniejszy, tak to proszę. Zadedykował pan tę bramkę któremu ojcu. To miał największy wpływ na to, jak potoczyło się pana życie? No myślę, że tak spokojnie można powiedzieć, chociażby z tego względu, że praktycznie on mnie ukształtował i w jakiś sposób dzięki niemu stałem się takim człowiekiem, jakim się stałem, jak również piłkarzem. Że praktycznie nieraz się zdarzało, że to tak w waszym wieku, z którym młody człowiek, a tutaj o 6 rano tata budzi, a dziecko idziemy troszkę do lasu, sobie pobawimy się techniki, troszkę pobiegamy. A nikomu się nie chciało, tym bardziej, że o godzinie 8 rano zaczynało się szkoła. Był pan ważnym ogniwem w kadrze Antoniego Piechniczka. Jak wspomina pan samego trenera i kolegów w wyszatni? Może pominę to pytanie. Dobra, no to tego nie będzie. Znaczy nie, to można powiedzieć w sumie, dlaczego nie, no bo Piechniczek osiągnął bardzo wiele, niemniej tak większości może tak to określić. Panują zawsze jakieś pewne układy, no i pewien głos i dużo do powiedzenia miała pewna jedna osoba, tak te kibice dobrze wiedzą. I przede wszystkim przez niego na początku w ogóle nie grało. Czemu zabrakło reprezentacji Polski na mundialu w Argentynie? Co miała kadra 4 lata później w Hiszpanii? Piechniczka w szatni czy może Kupcewicza na boisku? Na pewno w Argentynie miała najlepszą reprezentację w historii polskiej piłki nożnej, bo miała i doświadczenie, i rutynę. Rutynę to jest tą, którą zdobyli piłkarze w latach 74, którzy zdobyli, teraz chciałbym zaznaczyć, żeby każdy wiedział, srebrny medal, bo kiedyś był złoty, pozłacany, srebrny za trzecie miejsce i za czwarte brązowe. Ja osobiście posiadam medal niebrązowy. Jak wiele osób mówi i ciągle muszę powtarzać, że jednak się myli. Ja mam srebrny medal mistrza świata, mimo że zająłem trzecie miejsce. Także tutaj gmok zepsuł całą atmosferę i często dochodziło do różnego rodzaju niesnask, jak również dochodziło do rękoczynów. A jeżeli chodzi o kadrę Piechniczka, no przede wszystkim żyliśmy w takim kraju, że
My pojechaliśmy w dużej mierze tam jako kopciuszek, bo nikt z nami nie chciał grać, tylko ewentualne zespoły klubowe, a tak poza tym praktycznie żadna reprezentacja na świecie nie chciała z nami grać. Stan wojenny, ciężko było dobrać sparing partnera i przygotowywaliśmy, mimo że nie możemy narzekać na przygotowania, to niemniej w sumie nie wiadomo, mieliśmy określone warunki, w jakich się przygotowywaliśmy. Oprócz tego z drugiej strony, no każdy podchodził, przynajmniej ja podchodziłem, jak już wszedłem na boisko, powiedziałem sobie sam do siebie, przecież ja niczym nie ryzykuję, dlaczego jeżeli odpadniemy w meczu ostatnim decydującym z Peru, który musieliśmy wygrać, to przecież wina będzie na kogo innego, tak? Na Bońka, a jeszcze kogo? No bo na nim będzie wina, nie na mnie. I przecież ja nie mam podstawowym zawodnika. A okazało się, że Bońku powinien dużo zawdzięczać, bo ma medal mistrza świata, bo tak mógłby nie mieć, szczególnie ja mówię o trzecim meczu, o meczu finałowym. O małym finale, gdzie miałem asystę i rzut wolny, który wykonywałem, a to są stałe fragmenty, to nie jest z akcji, tylko to są stałe fragmenty gry. Piłka Polski był Kazimierz Dejna. Czy był to najlepszy piłkarz, z jakim dzielił pan szatnię? Na pewno ja bym nie określił najlepszym, bo grał akurat w takim klubie jak Legia Warszawa, która była nie za bardzo lubianym klubem, mimo że no, grała bardzo dobrze, bo i w pucharach grała. Na pewno, jeżeli bym miał robić jakikolwiek wybór piłkarzy również na świecie, to bym robił najpopularniejszy, nie najlepszy, bo co to znaczy najlepszy? No wymieszczę. Każdy z was pewnie powie inne nazwisko. Najlepszy piłkarz świata. Także tutaj jestem naprawdę bardzo ciężko mnie na przykład to ocenić i określić, bo nie ma czegoś takiego. Najlepszy przez ilość lat grania, powiedzmy, jak istnieje piłka nożna na całym świecie, no to jednak przewinęło się tak dużo wspaniałych piłkarzy, że naprawdę wybrać najlepszego jest bardzo ciężko. Kogo potrzebuje obecna reprezentacja, by zagrać na Mistrzostwach Świata w Katarze? Michniewicza, czy może Nawałkę, Brzączka lub kogoś innego? No to jest ciężkie pytanie. Myślę, że żadnego z nich. Ważne jest po prostu moment, dzień, w którym będą się czuli bardzo dobrze, podjęcia walki, no i przede wszystkim dużo szczęścia mimo wszystko, bo co byśmy nie mówili, ja wychodzę z założenia, że oprócz Włochów, którzy grają w tej jednej ósemce całej, to z pozostałymi, gdybyśmy trafili, mamy jak najbardziej duże szanse po prostu gry i ewentualnie wygrania, ale równie dobrze z każdym z nich możemy przegrać mecz. Także tu akurat jesteśmy po prostu bardzo wyrównanymi zespołami. I tutaj wszystko będzie zależało i leżało przede wszystkim w głowach i nogach samych piłkarzy. No co z tego, że trener ustali piękną taktykę, dla którego no, oczywiście nie będę mówił, była najwyższej cenie na Nawałkę zdecydowanie. Niemniej w sumie, no co trener? Trener nie gra, trener jest z boku, ustawienie. Pomoże zawodnikom, coś podpowie, w jaki sposób nakreśli plan taktyczny, ale wykonawcy są jedni, czyli jest jedenastka, która wychodzi, a do tego dochodzą jeszcze zmiennicy. Jak wyglądałaby pana kariera, gdyby dziś miał pan 28 lat? W
No na pewno wiele osób ze mną się nie zgodzi, ale ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś był bardzo dobrze zaawansowany technicznie, to w każdym okresie sobie poradzi z grą w piłkę nożną. Także myślę, że tylko bym sobie poradził zdecydowanie w sumie. Oczywiście piłka, tak jak wszyscy mówimy, jak wiecie, piłka się całkowicie zmienia, jest dużo szybsza, po prostu dynamiczniejsza. Po prostu trzeba bardzo dużo mieć reakcję, decydować się na wiele rzeczy, jednak no mówię, mając swoje umiejętności, to myślę, że bym sobie spokojnie poradził. Jak zaangażował się Pan w organizację olimpiad specjalnych? No nie ukrywam, sprawiło mi to wielką frajdę. Byłem dwie kadencje prezesem. Myślę, że zresztą do tej pory się spotykam, jestem zapraszany, także dosyć mile jestem wspominany tam, jak również ja bardzo mile wspominam. I przede wszystkim, co jest dla mnie bardzo ważne, sam fakt, po prostu jeżeli się patrzy na tą młodzież, która po zawodach jest przeszczęśliwa, ta radość, ale to jest taka autentyczna. Tam nie ma pieniędzy, tam nie ma nic praktycznie, tam jest medal, tak? I dla nich to jest najważniejsze. Z kolei jeżeli przegrają, niesamowite łzy, ale łzy w sumie, które są również autentycznymi. Także wspominam ten okres, 10 lat byłem, jeśli się mylę, bo kadencja 5 lat mówię. Jest chyba albo 4 lata, albo 5, ale chyba 5, czyli byłem 10 lat i nie ukrywam, że bardzo mile je wspominam tą kadencję i współpracę przede wszystkim z młodzieżą i oczywiście z całym zarządem. Czym jest dla Pana praca w szkole? Formą zarabiania na życie, czy kolejną szansą na realizację sportowych ambicji? Ani jedno, ani drugie. Na pewno sprawia mi to przyjemność, praca z młodzieżą, bo nie tylko tym się zajmuję, ale również się zajmuję pracą z młodzieżą w sumie, gdzie pracuję obecnie w Mielnie z dziećmi, którzy uczą się w klasach, można powiedzieć, 1-4 i widać u nich tą radochę na treningach. I tak samo jak prowadzę zajęcia w WF, no wiadomo, że myślę, że chyba się nie pomylę, ale również najbardziej lubicie WF-a, aniżeli inne przedmioty. No chyba jest to normalne, prawdziwe. No i oczywiście nie zawsze może się zdarzyć, no bo zawsze ktoś komuś coś tam nie pasuje, powiedzmy jakimś jednostkom. No ale WF to jest coś nieprawdopodobnego, które no, po prostu kształtuje również i charakter, i podejście do życia. I przede wszystkim trzeba pamiętać, że co jest bardzo ważne, to o czym nawet nie mówiłem, ale jest bardzo ważne w życiu, żeby po prostu sobie określić pewien cel w życiu. A pewnym celem w życiu, tak jak ja określałem, no to ze względu na to, że tata był piłkarzem, bo również grał w piłkę w pierwszej lidze w tamtych latach, grał w pierwszej lidze, mama nie miała innych możliwości, czyli po prostu nam kibicować. W każdym razie byliśmy bardzo, bardzo po prostu rodziną bardzo usportowioną. Dlatego jakiś cel sobie określiłem. Tym celem było przede wszystkim gra. Gra na najwyższym poziomie. Pierwsza reprezentacja Polski juniorów, co się spełniło. Później reprezentacja młodzieżowa. Później reprezentacja, powiedzmy, B, reprezentacja olimpijska, reprezentacja A. Także te wszystkie szczeble swoje przeszedłem, no ale myślę, że wszystkie cele osiągnąłem. Czy wciąż pasjonuje się Pan futbolem? Jak dużo meczów wygląda Pan w tygodniu? No i nie ukrywam, że mam lekki przesył piłki nożnej. Oczywiście oglądam mecze, które mnie najbardziej w sumie po prostu wciągają. Nie będę ukrywał, że przede wszystkim oglądam Arkę, Lecha oglądam, w sumie Lechy Gdańską oglądam.
mecze te, no oczywiście reprezentacje Polski, ale nie będę ukrywał, że jestem kibicem, jestem arkowcem z krwi i kości. Ja nie muszę zakładać szalika ani czapki. To najważniejsze u człowieka jest to, co ma w sercu, co nie? Ja po prostu wychodzę z takiego założenia. I dla mnie to jest najważniejsze, ale również kibicuję zespołom, mimo że moje kibice się nie nienawidzą często, no to kibicuję również zespołom z całej Polski, które uczestniczą w Mistrzostwach Europy, a niestety, znaczy w Mistrzostwach, Pucharach Europy, a niestety po prostu rzadko je widujemy, tak? Co byśmy nie mówili, a jeżeli już, no to na bardzo przeciętnym poziomie. No ale kibicuję, bo reprezentują nasz kraj. Zwiedził Pan kawał świata. Które miejsce zafascynowało Pana najbardziej? Dokąd chciałby Pan wrócić? To jest ciekawe pytanie, chociażby z tego względu, że świat jest przepiękny i warto po prostu dzięki sportowi. Obejrzałem bardzo wiele, co prawda na nasz pobyt to był na zasadzie lotnisko, hotel, przebranie się, trening, posiłek, hotel, jakiś wieczorem spacer i znowu hotel, później trening albo mecz i powrót do domu. Także zbyt wiele zwiedzania tych państw nie było, no ale oczywiście najdłużej byliśmy, powiedzmy, na Mistrzostwach Świata Buenos Aires czy Barcelonie przede wszystkim, bo 3 tygodnie mieszkaliśmy. Także nie ukrywam, że Barcelona bardzo mi przypadła do gustu, ale byłem też na zakończeniu kariery z Zico, wspaniałego piłkarza, jednego z najlepszych strzelców na świecie. Spędziliśmy tam 3 lata i tam byliśmy zaproszeni jako dwoje Kazimierza Górskiego, bo taki kiedyś team po prostu funkcjonował i prosperował, jak byliśmy młodsi, no teraz już większość z nas ma 70 lat prawie, czy 80 lat. Także niestety już do grania to już jest kłopot. Ale wiele państw naprawdę było wspaniałe. Także tutaj nie ukrywam, że tak. Na pewno muszę powiedzieć, że nie byłem w Australii, nie byłem w Nowej Zelandii, gdzie z kolei znajomy był, no to mówię, że Nowa Zelandia jest przepięknym krajem. Tego bardzo żałuję, no ale nie udało się, nie było. Co ceni Pan w sobie najbardziej? A którą cechę najchętniej wysłałby na księdze? Jeszcze raz, co ceni najbardziej? Co ceni Pan w sobie najbardziej? A którą cechę najchętniej wysłałby na księdze? No najbardziej wiadomo, cechę cenię po prostu, że jestem sobie tak lubiany i szanowany, myślę, powiedzmy, szczególnie przez kibiców, ci, którzy mnie pamiętają tutaj w Gdyni, bo to jest dla mnie bardzo ważne, nie ukrywam. Może oprócz władz miasta, ale kibice mnie pamiętają i bardzo mnie doceniają i szanują. A z kolei cech takich, to myślę, że charakter po prostu bardziej przebojowy. Jeden był kiedyś taki zawodnik, ja go nazywam zawodnik, ale to tak powiedzmy sobie, bo niektórzy wiedzą, że to mówię troszkę złośliwie, bo nawet jak tak pisze na Facebooku, to z małej litery Boniek. I to dzięki swojemu charakterowi, za co go bardzo wysoko cenię, doszedł do takich sukcesów, jakie osiągnął. A umiejętności, powiedzmy, w tym okresie czasu, bo graliśmy razem w grupach
młodzieżowych, no to go pamiętam w sumie jako ten, który siedział na ławce rezerwowych, nie był wchodzącym, ale jednak ta cecha charakteru przebijała do tego stopnia, że doszedł tak wysoko, a nie inaczej. Z jakich powodów nie będę wnikał? Co powinno się wydarzyć, żebyśmy jeszcze raz stanęli na podium mundialu? A znacie wy taką odpowiedź? Bo ja nie znam. Może skład dobry. Proszę? Może skład zgrany. Skład, dobra, będziemy mieli skład zgrany, ale są zespoły na całym świecie, które umówmy się umiejętnościami, tak? Czysto technicznymi i przewyższają nas o jeden bądź dwie klasy. Ja myślę, że z Włochami grając na 10 meczy, to my dzieliśmy, że przegramy. Musimy mieć dobrą defensywę i ofensywę też. I trenera. Na pewno też umówmy się, to się zgadza, ale na pewno tu się zgodzę, że no mamy zawsze i to od wielu lat sobie problemy w defensywie, co nie? A tym bardziej, że odchodzą najlepsi polscy piłkarze, a takim piłkarzom, co byśmy nie mówili, nie wiem jak wy uważacie, ale na pewno ja nie znam go osobiście, żeby ktoś mi tutaj nie powiedział, że akurat jesteście kumplami, to ja go tak doceniam, ale po prostu go bardzo szanuję za jego wypowiedzi w mediach, jak również za to, co prezentował i grał przez tyle lat w Borussii Dortmund, jak również w reprezentacji Polski. Wiedział, w którym momencie dać sobie spokój, zejść ze sceny piłkarskiej i szczyt, tak? Uważam, że jest to facet bardzo na wysokim poziomie, a oprócz tego umówmy się, nie jest celebrytą, nie pokazuje się w telewizji, nie musi się pokazywać, chwalić, bo dla niego najważniejsza jest teraz jego gra, w sumie w trzeciej lidze występują, zajmują pierwsze miejsce, to go satysfakcjonuje, a pozostali to idą wszystko w telewizji i te celebryci. Dziękujemy za rozmowę. Równie dziękuję bardzo za miłe spotkanie. Dziękuję bardzo. I pozdrawiam również wszystkich kolegów i koleżanki.